kończymy ten mega, mega cudowny, powtarzam jeszcze raz, społeczny projekt. Pan Janusz tam się wypowiada przed kamerą w tej chwili jeszcze. Pan Teodor łezkę kręci wokół. Słuchajcie, uwierzcie, że dzięki zbiórce 134 osobom, dzięki 30 patronom na Patronite'a, na Ratuj Ryby, udało się tutaj wsypać 160 ton żwiru. Teraz symbolicznie wasz kamień tutaj, wszystkich wspierających węgielny, wrzucam do tego tarliska, żeby tutaj mogły się wycierać łososie, trocie oraz inne gatunki ryb i minogów. Wyciągnęliśmy dużo ziemi, dużo urobku z dna. Włożyliśmy tyle samo do wewnątrz. Prace teraz oczyszczające trwają, sprzątające. Dziki nadzoruje. A ja wam bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Niesamowite jest to, że pomimo tych wszystkich trudności są ludzie, którzy wspierają konkretne działania dla ochrony środowiska. Bardzo wam dziękuję. Wszystkim wymienionym, wszystkim zaangażowanym od okręgu poprzez parki krajobrazowe, poprzez właśnie poszczególnych ludzi, jak Artur, jak Wojtek, jak Teodor, jak pan Janusz, jak pan Marcin, wszystkim serdecznie wpłacającym oraz miastu za cierpliwość, miastu Słupsk, bo to leżało tutaj kupa potężna, parę kupek tutaj żwiru. Pewnie spędzało też sen z powiek urzędnikom i urzędnikom, ale udało się. Za to wszystko wam bardzo, bardzo dziękuję. I pozdrawiam z Nadsłupi. Ale poszedł. Nie wyciągaj. Jest cudny. Ale piękny kaban. Boże, jaka ryba. Cudo. Ryba życia. Cudo. Dokładnie. I mówiłem, podbieram. Mówiłem specjalnie. Zobacz. 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 I wtedy położymy sobie ją na aparat. I to na ten proces karła praktycznie się kończy. Jest to! Jest samica łososia w naturalnych warunkach. W mieście, co prawda, trzęsie. Na naszych oczach. Na naszych oczach. Muszę... I na oczach drona. No, który chce wylądować właśnie w Słupi. No, ale nagrał dobry materiał. Bardzo dobry materiał. Centrum miasta. Prawie. Dla was. Chcielibyśmy mieć swoje takie statko łososi, którymi rodzicami są 100% dzikie ryby, które złowiliśmy w Słupi. Masz króla.